Wracamy na parkiet, to już ostatnia minuta meczu. Moc Bytom prowadzi 87-63. 14 punktów przewagi w meczu z Wodzisławiem na ich gorącym terenie. Finał A. Jest to pierwszy krok, te zwycięstwo tutaj w Wodzisławiu. Jest to pierwszy malutki krok do pierwszej czwórki na Śląsku. Będą faule. Jak wcześniej mówiłem, jedna z tych drużyn dzisiaj poczuje smak porażki. Ten smak porażki poczuł Wodzisław u siebie. Tym bardziej to boli, że na własnym parkiecie po raz pierwszy w tym sezonie przegrali. Pomimo usilnych starań i walki, tu 16 zawodnik dużo punktów zdobył. W ogóle perspektywiczny zespół, 4 tu 5 zawodników po wyrównanym poziomie gry. Mają szansę na kadrę Śląska, jak tylko będą bardzo, bardzo pracować, bardzo, bardzo się starać. Pewnie ich Radek udali weźmie na obóz. I zobaczymy, jak będzie dalej. Rozgrywki trwają. 35 sekund do końca. Schmidt. Ładnie. Dosyć wyrównana piątka we Wodzisławiu. Myślę, że jeszcze namieszają w lidze. Ładnie, 17 trójeczka. Na pewno ta porażka nie przekreśla ich szans. Wodzisław ma szansę każdy mecz wygrać. Liga jest dosyć wyrównana, ten finał A. Time out jeszcze do Radka Fudalego na 14 sekund przed końcem. Tam podejdziemy do teamu z Bytomia. Basketball, taki jest od nich okrzyk. Podejdziemy, już tutaj Zarzycki, Filip już siedzą, odpoczywają. Ale 81-65 na wyjeździe i prowadzenie w lidze w finale A dla Mosmu Bytom. Ja już będę kończył relację. Jeszcze raz przypominam, że Bytom wygrał i bez porażki zostaje w lidze. Wodzisław z pierwszą porażką.